wszystkich zebranych gości na niecodziennej uroczystości. Drodzy Państwo, już za chwilę na tej sali zjawią się pierwszacy Marii. Znane są już te postacie. Chyba wszystkich rozpoznacie. Śmiało wybrałeś szkołę doskonałą, gdzie nauczysz się wszystkiego: matmy, grania i polskiego. Mamy różne instrumenty. Są tu skrzypce albo dęty, jest też harfa lub organy. Dumnie stoją fortepiany. Wybierz szybko, bez wymówki. Czeka fagot i altówki. Pięknie lśniące trąbki flety, czarny obój i klarnety. Akordeon, saksofony, czy już jesteś zachęcony? Puzon rogi połyskują, kontrabasy się prostują, smukła szyja wiolonczeli, wnet ci minę rozweseli. I gitara też tu czeka, dźwięk strun słychać już z daleka. Jeśli wolisz rytmy stukać, to nie musisz długo szukać. Na perkusji zagrasz pięknie, niech rodzina się nie zleknie. Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia występu uczniów klasy 1 A i 1 B. Z wesołym uśmiechem, z uśmiechem radości serdecznie witamy zebranych tu gości. Chcemy Wam zaśpiewać, wiersz powiedzieć ładnie. Proszę się nie gniewać, jeśli ślemy Panie. Bo my nie aktorzy, tylko małe dzieci. Cieszyć się będziemy, gdy klaskać będziecie. Oh,
przecież to było nie tak dawno. Powiedzieć można prawie wczoraj. Gdy nasz świat był zupełnie inny, chodziliśmy do przedszkola. Tak nam dni na zabawie mijały, tak się czas beztrosko obrać. Piłka i rower królowały, to była wówczas nasza praca. Miejsce na półkach zajmowały rzeczy jak to u przedszkolaków, rozmaitości światek cały, różnych zabawek i pluszaków. To przecież tak niedawno było, tak jakby wczoraj się to działo. Prawie nic się w nas nie zmieniło i nieważnego coś się stało. Nasze zabawki ulubione dadzą nam radości jeszcze wiele. Lecz teraz będą odłożone, proszę zrozumcie przyjacielem. Teraz na półkach mamy nowych książek, zeszytów, tłum wesoły, obok tornistrów kolorowych, bo my chodzimy już do szkoły. Oprócz pisma sprawnej ręki, my ćwiczymy też piosenki. To kraina fantastyczna, tak to szkoła muzyczna. Tu na lekcje każdy uczeń chodzi z wiolinowym kluczem. Rozśpiewana i wesoła, tak wygląda nasza szkoła. Nieposępny gmach piętrowy, ale miły, kolorowy. Przytulony do pagórka, w ziemię prawie daje nurka. Jakie w zimie? Zobaczymy. Chętnie tutaj przychodzimy. Chociaż tak rodziców zdaniem bywa kłopot spankowa. Klasa wszyscy już się znamy, koleżanki i koledzy. Bardzo przyjemnie się staramy, przecież czeka ogrom wiedzy. Nasze uśmiechnięte panie z każdym udział na zadań sprawniej pisać i rachować i jak w szkole się zachować. Wszyscy dodają nam otuchy, kształcą nasze głosy, słuchy oraz uczą nas techniki jako wstępu do muzyki. Państwo instrumentaliści uczą nas jak grać, a liści dużo serca włożyć trzeba, by instrument pięknie śpiewał. Jest taka szkoła u mnie, co wciąż muzyka.
akordeon i fortepian z klawiaturą czarno-białą. Śpiewają każdą tercję, litrę wielką i tę małą. Wiolonczela i altówka, skrzypce i kontrabas gruby. Mają dźwięk zaklęty w strunach, trzeba smyczkiem niezłej próby. Klopki, flete i pulzady i oboje i klandety. Aż gniewa inne tony, jakich jest dużo orety. Zakręcone tam faltornie, te nie krają zbyt pokorni. Ich dźwięk to sukcesu cena, jak ten motyw u Chopina. Jest taki instrument na świecie, dostępny nawet dla dzieci. Wygrywa wszystkie melodie, najładniej, najłagodniej. Chodzi wraz z tobą wszędzie i już tak zawsze będzie. Nawet za złota trzos nie zniknie, bo to twój głos. Więc gdy jesz ci, no nie żebaj, pamiętaj, o nim zaśpiewaj. Kiedy wreszcie stanąłem przed drzwiami mojej szkoły, możecie być tego pewnie, wcale nie byłem wesoły. Jakże bardzo się zdziwiłem tym, co w szkole zobaczyłem. W naszej sali, prócz tablicy, nowych mebli, ławek wielu, były kwiatki jak w przedszkolu. Czy umiesz, przyjacielu? Potem pani świat stanęła, wszystkich pięknie powitała. Pani taka całkiem miła, cały czas się uśmiechała. Potem znów się okazało, że nie dają o tym w szkole. I tak sobie pomyślałam, że ta szkoła jak przedszkole. Wśród pierwszaków chodzą słuchy, narzekają wciąż maluchy, powtarzając niewesoło. Znów będziemy brać ze szkołą! Chciał uciekać Patryk Mały, ale Antek, człowiek bywały, wytłumaczył mu. Kolego, ślubowanie to jest całkiem coś innego. Musisz przyrzec, że bez przerwy będzie dbał o pani Nelly. Będziesz uczył się starannie, zachowywał mnie nagannie, gdy umowa taka stanie. To jest właśnie ślubowanie!
się miło. Strach gdzieś znikł od razu, lżej się nam zrobiło. I nasze panie dziś puszczają oko. Nie ma się to martwić, w szkole będzie spoko. Cieszymy się, że wszyscy tak tu mnie przybyli, by być razem z nami w tej radosnej chwili. Jednak nim nastąpi pasowanie, pierwszoklasiści muszą złożyć ślubowanie. Ślubowania. My, uczniowie ogólnokształcącej szkoły muzycznej, imienia Karola Lipińskiego w Lublinie, przyjęci do społeczności szkolnej, uroczyście obiecujemy. Będziemy rozwijać swoje zdolności muzyczne. Codziennie ćwiczyć na instrumencie. Pilnie uczyć się wszystkich przedmiotów. Godnie reprezentować naszą szkołę. Wyrosnąć na mądrych i uczciwych ludzi. Po ślubowaniu. Poczet sztandarowy wyprowadzić.
Sposobem szybciutko i bez szkoła wzbogaciła się o dwie klasy pierwsze, klasę pierwszą A i klasę pierwszą B. Bardzo serdecznie witamy. Bardzo gratuluję rodzicom, bo to nie jest oczywiste, że te dzieci tutaj miały się znaleźć. Znalazły się tutaj, ponieważ są genialne. A mają być jeszcze bardziej. Tak? Obiecujecie? Życzę nam, kochane dzieciaczki, żebyście zapamiętały bardzo dokładnie to, co dzisiaj tutaj ślubowałyście. Bo ja się tak temu tu przysłuchiwałam, że chyba się też sama na pamięć nauczę. I potem jak ja się dowiem, że ktoś tam coś tam, to jak tam... A co dziecko ślubowało tutaj? Zapamiętacie? Zapamiętacie. Słuchajcie, jak się czujecie w naszej szkole? Fajnie. Fajnie. Widzicie? I nie ma takiej pani, jak to miała być, smoczyca? Nie. Macie... Jaka? Miała ziać ogniem, tak? No nie. Słuchajcie. Wy już bardzo dużo się nauczyłyście w tej szkole. Ja już słyszałam, że znacie wszystkie instrumenty, że znacie dźwięki gamy C, dur, znacie piosenki. Znacie wasze panie wychowawczynie? Tak? A kto uczy klasę pierwszą A? Bardzo serdecznie podziękujemy pani wychowawczyni za przygotowanie. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. A jeszcze takie dwie panie z wami pracowały. Co to były za panie? Od rytmiki, tak? Jak się panie nazywają? Jest, pani Agnieszka. Tak, bardzo dziękuję pani Agnieszce. A pani która siedziała przy fortepianie? Pani po prostu pełen sukces gwarantowany. Wszystkiego dzieciaczki najlepszego wam życzę w naszej szkole. Życzę wam, żebyście się czuły tutaj lepiej niż w domu, żebyście rozwijały swoje zainteresowania, swoje talenty i żebyście tutaj znalazły przyjaciół na całe życie. Tak? Wszystkiego dobrego wam życzę, rodzicom również. Dziękuję bardzo.
serdecznie dziękujemy nauczycielom, dyrekcji za przygotowanie naszych dzieci. No i życzymy owocnej pracy i dzieciom, i nauczycielom. Dziękujemy bardzo.